Kolejny już raz w Kaliszu jest organizowana noc konfesjonałów w dziewięciu kościołach kaliskich. Kapłani będą posługiwali w sakramencie pokuty 23 marca od godziny 19. Oczywiście możemy przystąpić do spowiedzi w czasie rekolekcji, jest to bardzo ważne. Możemy też. Przecież przystąpi do spowiedzi w swojej parafii, w, przed Eucharystią kapłani spowiadają, jest też konfesjonał stały w sanktuarium Świętego Józefa, ale jest też możliwość zorganizowania sobie tak czasu i zarezerwowania y, miejsca i czasu na to, żeby właśnie 23 marca przystąpić do sakramentu pokuty. Spowiedź jest dla nas czymś nieodzownym. Nie ma innej drogi do odzyskania pokoju w swoim sercu dla osoby ochrzczonej, zakorzenionej w Chrystusie. Nie ma też innej możliwości wewnętrznej odnowy, odrodzenia, żeby tego wewnętrznego człowieka nie zniweczyć w sobie. O tym mówił Święty Jan Paweł II, do młodzieży. Dlatego też jeszcze taka możliwość w tym czasie. Taka szansa też trzeba złamać w sobie ten wewnętrzny opór przed Bogiem. Trzeba złamać w sobie też ten mur, zniszczyć, który jest zbudowany przez grzech w naszym życiu, żeby odzyskać tą przestrzeń, która pozwala Panu Bogu, Duchowi Świętemu, działać w naszym sercu i w naszym życiu. I nie ma innej drogi jak przez sakramentalno, sakramentalne wyznanie grzechów gdzie robimy rachunek sumienia, budzi się żal w naszym sercu, wypowiadamy to wszystko, co było popełnione przez nas myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, co jest złem. A wiemy, że to niszczy istotę naszego człowieczeństwa to ogromne pragnienie szczęścia. I to wszystko Chrystus zmazuje z naszej duszy swoją krwią. Tak rozpoczyna się proces nawrócenia, przemiany człowieka, droga do dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej, duchowej w każdym wymiarze. Niech ten czas Bożego Miłosierdzia, w roku jubileuszowym Miłosierdzia Bożego, który kończy się 20 listopada, niech będzie dobrze wykorzystany, abyśmy przystępowali do spowiedzi systematycznie. I korzystali z niej w każdej innej sytuacji, kiedy popełniliśmy grzech, kiedy upadliśmy, kiedy słabość zwyciężyła w nas to działanie łaski Ducha Świętego. Niech Maryja prowadzi nas tą drogą. Jeszcze raz wszystkich zapraszam, zgodnie ze słowami Jezusa, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Takie słowa towarzyszą też tej nocy, nocy konfesjonałów. Szczęść Boże!